Suzuki Boxing Night numer 5. Mamy okazję porozmawiać z Pawłem Głażewskim. Dawno się nie widzieliśmy. Paweł, miło Cię widzieć. Bardzo miło, jak zawsze. Paweł, gala wygląda jak zawodowa, a boks olimpijski. Podoba Ci się to? Jak najbardziej. Myślę, że to ściągnie kibice, gdzieś ta oprawa, te świata, muzyka, wyjście zawodników z ringów plus dobre walki. To sprawi właśnie, że tych kibiców będzie coraz więcej. Dzisiaj mamy kartę walk polsko-polską. Ostrzy zęby na jakiś szczególny pojedynek? No oczywiście na mojego zawodnika Karola Kopienika, prawda? Walczy tak naprawdę numer jeden, kto jest w kadrze, z Oskarem Safarianem. Mocny młody zawodnik. Tutaj liczę, że będzie dobra walka. No i oczywiście wygrano mojego zawodnika. Ja z Oskarem Safarianem się widziałem na zgrupowaniu. Ciężko przepracowany okres. Jak twój zawodnik u siebie trenował? Jak to wyglądało? Mój zawodnik wrócił po 3-letniej przerwie. Tak naprawdę od 8 miesięcy jest w treningu w młodzieżowym mistrzostwie Polski. Zdobył brązowy medal w półfinale. Przegrał 3-2. Teraz kolejny start tam miał na ostatniej gali z Litwy, no, ale miał rozbity nos na sparingach do walki, więc tak mu ta walka średnio poszła. Teraz nie ma już żadnych jakichś komplikacji, przygotowania poszło bardzo dobrze, trenował mocno i on z walki na walkę będzie coraz lepszy. Ja jeszcze wrócę do tego boksu olimpijskiego, bo jest o czym mówić, dużo się dzieje, troszkę zmiany, jeżeli chodzi o kwalifikacje. Nie wiem, czy śledzisz ten temat, czy nie? Śledzę, tak. No wiadomo, boks olimpijski jest bardzo bliski. Testuję 200 walk w ringu amatorskim, także cały czas jest to na bieżąco. No właśnie, i to cieszy generalnie, że mimo zawodostwa mógłbyś zostawić to, a jednak coś tu Cię ciągnie, tak? Trzeba pamiętać o tym, że jeżeli nie będzie boksu amatorskiego, no to ciężko będzie z kogoś robić te zawodostwo, także jedno z drugim to wszystko się łączy. Teraz otworzyłeś niedawno swój klub. Jak to wygląda właśnie? Znaczy no co, no otworzyłem klub z moim wspólnikiem Marcin Bogdan we wrześniu, mieliśmy otwarcie. Klub przychodzą ludzie, trenujemy młodzież, zawodników, z których mam nadzieję kiedyś zrobimy olimpijczyków, tak samo gdzieś tam starsi ludzie rekreacyjni również trenują w naszym klubie. No i powolutku, moimi kroczkami, potrzebujemy na pewno troszeczkę czasu, żeby tych zawodników zrobić, no ale tak jak już wspomniałem, jest Patryk Buruta, mój siostrzeniec, który tam kilka walk zawodowych, tutaj Karol Kupienik, Sojusznik, którzy niebawem zobaczą, także małymi kroczkami idziemy do przodu. Czyli zawsze gdzieś ten boks olimpijski blisko Ciebie jest? No jasne, to ja miałem 11 lat jak zacząłem, no dzisiaj mam 38, prawie 30 lat zaraz w boksie, no większość mojego życia ja byłem w boksie olimpijskim, później była przygoda z boksem zawodowym, ale to zawsze gdzieś ten boks ogólnie leży na sercu. A jak patrzysz teraz na to, co się dzieje w boksie olimpijskim, duże zmiany, twoim zdaniem jak to wygląda? Duże zmiany, no jeszcze pamiętam czasy starej ligi, gdzie boksowałem, to wyglądało jeszcze troszeczkę inaczej, ale widzę, że wszystko idzie ku dobremu, te gale Suzuki pięknie zorganizowane, takie gale zawodowe i rywalizacja czołowych zawodników ze sobą, to też zrobi roboty, musi być wewnętrzna rywalizacja, żeby był później wynik jakiś międzynarodowy, także no jak najbardziej. Co jeszcze? No, oprawa fajna, to ściągnie kibice. No, jest kibic, jest gala, jest fajne wydarzenie i tak powinno to wyglądać. A jeszcze Ciebie zapytam o trenerkę. Ja się cieszę, że właśnie po tylu latach spędzonych na boksie olimpijskim, boks zawodowy, jesteś trenerem. Nie zawsze każdy zawodnik po skończonej karierze się nadaje, chce, czasami nie lubi, nie odnajduje się w tej roli, a Ty jak się czujesz w roli trenera? No to z czasem na pewno się okaże, jakim jestem trenerem, bo niech mówię o tym wyniki prowadzone przez jeden z zawodników, prawda? Jestem młodym trenerem, też tak samo dopiero się uczę. Dopiero gdzieś tam moje pierwsze kroki z pierwszymi zawodnikami. Ale dobrze, muszę powiedzieć, że dobrze się czuję w tej roli i zajęło troszeczkę czasu, żeby to odwrócić, tą stronę zawodniczą na trenerską, no ale wydaje mi się, że jest coraz lepiej, mam dobre relacje z zawodnikami, co w boksie też jest bardzo ważne. Ufają mi przede wszystkim, wiedzą, że jeżeli coś nie będzie wychodziło w ringu, będę w stanie podpowiedzieć na tyle, żeby troszeczkę nawet zmienić obieg tej walki. Dzięki wielkie i powodzenia. Dziękuję pięknie.